Cześć, witajcie w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ESG. W dzisiejszym odcinku testujemy granaty. Mirek, jakie my testujemy granaty dzisiaj? Piro. Ukraińska firma Piro. Ukraińskiej firmy Piro. Jeden ukraińskiej firmy Piro. A dwa rosyjskie. I będziemy testować, czy faktycznie to czuć, bo wiele razy rzucamy tymi granatami i ludzie mówią, że tego w ogóle nie czuć. Więc zaczniemy od 3 metrów, staniemy w kółku i mam nadzieję, że kamery to uchwycą, a potem opowiemy, czy to faktycznie czuć, czy nie. Także ekipa twardzieli, zaczynamy. Piro 5, 3 metry. Ja nie dostałem. Ja dostałem. Tak? Czyli... Jest takie lekkie muśnięcie, ale to... Ja nie poczułem w ogóle, nie? Ja dostałem... Dostałem w nogi i w plecy. Ja myślę, że możemy... Na 3 metrach jest nas 4. No. Dwóch dostało, dwóch nie. Na 5 metrach nie ma już sensu w lesie testować. Możemy stanąć bliżej, żeby zobaczyć odczucie takie realniejsze. Nie? No ja dostałem w plecy i w nogi. A ja nie dostałem w ogóle. Ja w plecy. I Mirek, ty też nie dostałeś. Ja nie dostałem, ale słabiutko. Okej. Okay, dobra, ja próbujemy. Pokaż ten, pokaż ten. Jakby ktoś miał... Jakby ktoś miał tam zelkę, czy tak. Coś takiego mamy? Na nogach czułem. Ale zacząłem mu kompletę, nie mógł. Światło, jeden taki. No, ciebie się to wstrzymał. Teraz oddalamy się od miejsca wybuchu granatu o 2 metry. Jedziemy. Nie, jeszcze... Teraz? 2 metry. Na 2 metrach tylko szpila, ty nie poczułeś. Teraz ja nie dostałem. Ja dostałem w plecy, ja poczułem, i poczuliście. Ale spokojnie jesteśmy w stanie go tam na metrze za plecami jeszcze testować. Testujemy to w lesie. Nie ma przestrzeni, tak? Granaty takie używamy raczej w pomieszczeniach, więc wrzucamy, chłopaki stoją ile tam, metr, półtora? No założenie, ale wiesz, w większości przepisów założenie masz takie, że jak wrzucasz granat do pomieszczenia, to bez znaczenia, czy dostałeś, czy nie dostałeś, czy jesteś wyeliminowany. Tak? Jesteś wyeliminowany, no. Jest 5 metrów w pomieszczeniu jest granica, po poniżej 5 metrów możesz twierdzić, że nie dostałeś. A, tu na 2 metry naprawdę było czuć, czułem na plecach lepiej niż na 3 metrach. Teraz ile? Metr? Może to zależy, jak ten granat upadnie. Tak, no bo on się na pewno nie rozrywa dokładnie. W pomieszczeniu on spadnie na twardy grunt. Tu mamy trawę, to też inaczej. To co? Na ile teraz? Metr. Na metr? Na metr. Jasne. Czyli tak bliziutko, bliziutko już teraz. I zdejmujemy ten. Lecimy na metr. Dobra. To było czuć. No. Naprawdę dostałem po nogach, po plecach. Ja dostałem po nogach. Ale ja znowu nie dostałem. Ale to jest jakiś taki... To jest groch. To jest groch. Suchy groch. Jakbyś nie wiedział, a pójdę do tamtej kamery. Tak, w środku są takie kuleczki, nie wiem czy... Groch. Tak, groch. O, coś takiego. Ale na metrze naprawdę czuć. Na plecach, na nogach poczułem... Siłę. To jak? No właśnie nie dostałem znowu. Znowu nie dostałeś? Nie, ja nie. Ty za chudy jesteś. Nie, ja nie dostałem. No. Nie, ja poczułem. On się granatą nie kłania, nie? Nie. Szpila, granaty się bo szpili boją, więc on nie dostał. Ja poczułem. Ja też poczułem mocno. Tak, mocny poczuł, Marwój poczuł i to było takie już wyczuwalne. Tak, naprawdę. Na metrze, czyli jak wrzucamy je do budynku, będzie je naprawdę czuć. W budynku... Masz biżuterię. Tak. W budynku naprawdę będzie czuć, ale sam efekt trzymania takiego granata, odginania zawleczki, wyciągania, naprawdę to jest jak w prawdziwym granacie.
słychać strzał z płonki po chwili wybuchu, więc ja osobiście bardzo polecam. Naprawdę fajna zabawa. Fajna. No dodaje są plus 100 do klimatu, nie? Fajne, tak. Plus 100 do klimatu, można sobie zawiesić. Dosłownie one są polecamy. Bardzo też wykonane w ogóle. Nie? Tak, pokazywałem. Dosłownie wyglądają naprawdę jak prawdziwe granaty. I sam efekt działania, spłonka, strzał spłonki, za chwilę wybuch. Naprawdę polecamy. Naprawdę warto zakupywać. Dobra, na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Wielkie dzięki, chłopaki, że potestowaliśmy. Na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Siema. Cześć. Następne.